Poglądy i osądy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ta decyzja, zacznę podobnie tę rozmowę jak wcześniejszą, dosyć nieoczekiwanie spadła chyba na nas wszystkich. No, nieoczekiwanie, niespodziewanie, i tak tyle, że. Nies niespodziewanie, niezrozumiale. Że to wczoraj się wydarzyło? Wczoraj, no. Niezrozumiale w kontekście, że miało się odbyć dzisiaj to posiedzenie wspólnej komisji. Y które jak wiemy, jej stanowisko nie, nie jest obligatoryjne dla ministra, dla rządu, dlaczego nie można popoczekać jeden dzień tych kilkanastu godzin, a zostałoby inne wrażenie. Mówię, bo anturaż tej decyzji, to najgorsze, co w tej decyzji jest, to jest anturaż. Zresztą od dłuższego czasu. Bo swego, pamiętamy, jak minister Błaszczak dostał wtedy wniosek od prezydenta Wiśniewskiego, to latem ja chyba dwa czy trzy dni, jakoś tak krótko, powiedział, że już wstępnie, wstępnie decyzja jest na tak. No, no. Każdy wie, że to jest niemożliwe, żeby się zapoznał doskonale, dokładnie z argumentami. Ja wiem, że decyzja polityczna lub powiedzmy jakoś tam Kwazji polityczna zapadła wcześniej, że tak, to robimy i prezydent miał świadomość tego, i myślę, że mieszkańcy tych gmin Wodopolskich też czuli to, że to tak będzie. No, ale można było te pozory zachować, bo one. Formalnie to one nic nie znaczą, natomiast jeżeli efekt społeczny, to jest duży, no bo ludzie mają mieć poczucie, na tych portalach społecznościowych w opiniach pojawia się takie sformułowania, że to jest koniec demokracji, koniec samorządności. No, że to jest powrót do PRL-u. Powrót do PRL-u. No tak, ja się takim odczuciom nie dziwię, no bo y, 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 ludzie może są tak przyzwyczajeni, że decyzje zapadają trudne lub dobre, y, y, gorsze lub y, y, lepsze. Ale one zapadają po jakimś procesie, dyskusji, no bo no taki mamy, taki kierunek mamy, to jest kierunek europejski, demokratyczny. Więcej samorządności, więcej obywatelskości. Niepotrzebnie, no bo po co? No, nikt mi nie wytłumaczy, że zachodziły jakieś okoliczności, żeby to ogłosić właśnie wtedy. Nie? A nastroje społeczne jeszcze bardziej napięte docierają do nas informacje, że do Warszawy pojechało dzisiaj jeszcze więcej przeciwników Dużego Opola, niż to było kilka dni temu zapowiadane. No właśnie, no ale ja się temu nie dziwię, no bo to jest właśnie ten efekt, jak to ludzie odebrali. No, każdy mógł przewidzieć, że tak będzie, że tak to się pewnie skończy właśnie takim yy, zwiększeniem tego, tej, tej skali emocji złych, negatywnych. No więc po co, Dalej no, nie rozumiem, to jest albo to jest, jak padają też argumenty, arogancja władzy. No, no i niestety jest w tym jakaś arogancja władzy, bo każdy mógł to pomyśleć przecież. No, nie rozumiem, no mówię, to się będzie kładło przez długie miesiące, y, 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 sposób załatwienia tej sprawy, a może i lata, bo to nie jest tak. Ludzie no, zapamiętują krzywdy, prawdziwe, domniemane, ale w ich odczuciu subiektywnej ich to boli, a to oni potraktują to pewnie jako... Jako krzywdę. Tak, no, że jak w składzie, że tak powiem, w tartaku, belki czy one będą leżeć tu, czy tu, to jest obojętne i ktoś takich właśnie te belki przesuwa. Nie? A jak teraz te nastroje społeczne troszeczkę wyciszyć? Bo nie, nie sądzę, żeby się dało je zupełnie wyłagodzić, ale jakoś trzeba żyć teraz z tą decyzją. No nie wiem, no bo to zależy wszystko jak wyciszyć to jest dobre pytanie. czy Po pierwsze, tak, czy ktoś będzie chciał je wyciszać? Czy według takiej starej zasady zwycięzców się nie sądzi, zrobiłem i, i historia gdzieś tam przyzna rację, bądź nie? I po drodze nie będziemy się martwić, róbmy swoje, róbmy swoje, to jest takie, robimy swoje, to ono się często powtarza ostatnio w tych sferach decydentów takie hasło. Robimy swoje, nie patrząc na to, co dookoła tam się mówi, dyskutuje, protestuje. No na dłuższą metę to jest bezsensowne, bo to prowadzi do jakiejś katastrofy politycznej nie? Dla, dla tych, którzy tak postępują. Nastroje. No dla mnie. Moim zdaniem to jest tak, że tej decyzji rzeczywiście nie odkręcimy i ona będzie. To jest decyzja na lata. Możemy być miastem sztucznym, to znaczy w tym sensie z, na mapie większym, ale jednocześnie z silnymi akcentami takimi socjalistycznymi, z niechęcią tych mieszkańców z dzielnic przyłączonych. Nazwam dzielnice już teraz, bo to nie sołectwa będą. To w wielu miastach jest, to są spowodowane takie antagonizmy, nie? one istnieją niekoniecznie wynikające tak jak z przyczyn, które mówimy tu w Opolu, ale z różnych historycznych, że tam się dzielnica mówi, nie lubi tego miasta. Ono teoretycznie na wpływ funkcjonowania nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o społeczne, że tak powiem, zrozumienie, jakby takie jedność tego tych poczucie tożsamości mieszkańców, to jest fatalne, socjologicznie. Politycznie też będzie miało konsekwencje długo. Mogą to znaczy, może być zmieniony układ przy najbliższych wyborach, rozkład tych sił politycznych, tutaj na niekorzyść. Oczywiście, bo to nie ma co się łudzić, że, że przyrośnie liczba zwolenników obecnej ekipy, przyrośnie liczba przeciwników. Wszystko zależy od tego, jak, jak ratusz serio potraktuje i konsekwentnie swoje zapowiedzi, że będzie robił wszystko, żeby mieszkańców przekonać, żeby nie odczuli zmiany żeby poczuli sens tego, bo to jest istotne. To nie zadziała tak. natychmiast, ale ma szansę. No to chyba bo... długotrwały proces musi być. Długotrwały i to... musi być konsekwentny. To nie może być tak, że teraz już jest nieważne. Ktoś mówi winien i mamy przychód jej już tam milionów i to jest ten ważne, a reszta mówi, jakoś ludzie przeżyją, yy, i będzie, no i będzie dobrze kiedyś tam. Nie? Ja nie wiem, czy kiedyś będzie dobrze, bo to jest pytanie, tak czy się, teraz zależy wiele od umiejętności. Moim zdaniem, czy się nie jest sensownie powiększać administracji, na przykład ratusza, ale dobrze by było, żeby powołać jakiegoś pełnomocnika, niekoniecznie z rangą wiceprezydenta, ale kogoś, kto się zajmie przez dłuższy czas i jakiś sztab urzędników, który się zajmą przez dłuższy czas integracją tych terenów z, z opośczyzną. Taką społeczną integracją? Tak, no bo społeczną i nie tylko, bo tam wchodzą w grę kwestie pewnie ekonomiczne będą, związane ze sferą komunalną przede wszystkim. Nie to rzeczywiście, bo przecież teraz odświeżał drogi jakiś zakład komunalny w Dobrzeniu, który miał tam do 5-6 kilometrów w najdalszym miejscu, nie dojechać do tego. Teraz jak my będziemy dojeżdżać, nasze firmy, autobusy, jak będą kursować i jak często? To jest wydłużenie. Czy to będzie w miarę szybko, czy to będzie trwało latami. Ja wiem, że nawet wymierne, powiedzmy, czy poczucie, że fizycznie ci ludzie nic nie stracili będzie mniej ważne od poczucia, że oni nic nie zyskali. Bo jak takiego poczucia nie będą mieli, to, to się właściwie nic nie zmieni. A stworzenie w tych sołectwach rad dzielnic zmieni cokolwiek? Czyli danie władzy konkretnej ja grupie wiem, no, ludzi w To znaczy tak, no jeśli oczywiście... Do wydania rocznie. Yy... No, na pewno pomoże. To znaczy nie mogą być, nie mogą być warunki przystąpienia tych sołec, znaczy inne niż ma Opole, które ma te rady dzielnik. Czy one mają te rady dzielnik dostać więcej pieniędzy, czy mniej, czy tyle samo, ile mają na przykład obecne dzielnice w Opolu. No to jest pewnie do jakiejś budżetowej dyskusji, przeliczenia. Pieniądze powinny być, no bo przecież już można, już tu niektórzy liczą, ile na co te 60 milionów pójdzie, zapominając, że część tych pieniędzy zostanie, że tak powiem, skonsumowana właśnie na zwiększone koszty, których tak naprawdę jeszcze nikt, nikt nie jest w stanie policzyć na funkcjonowania tej sfery komunalnej. Począwszy, mówię, od dojazdów, konserwacji sieci, przesyłu i tak dalej. To musi kosztować. Koszty funkcjonowania instytucji komunalnych opolskich się zwiększą. Będziemy na pewno, w perspektywie kilku lat, jednym z droższych, jak nie najdroższych miast w Polsce, jeżeli chodzi o koszty na mieszkańca w przyliczeniu usług komunalnych. Co nie jest dobrze. No dlatego, że to zawsze, że tak powiem, tą wartość dodaną. My księgową mamy 60 milionów, ale nie będziemy mogli jej na pewno w pełni przeznaczyć na. Nie inwestycje. wiem, jakieś przełomowe inwestycje mhm. korzystające. Pozostaje układ komunikacyjny, jak tak się zastanowić na mapie. No oczywiście, tam się dojeżdża teraz. Przecież do każdej miejscowości z Opola można dojechać. Ale miasto, układ komunikacyjny miasta jest inny. Pewnie będzie trzeba zmienić pracować nad koncepcją, czyli wybudować jakieś połączenia, nowe drogi, poszerzyć gdzieś, żeby to miasto było połączone rzeczywiście. No bo ja sobie teraz wyobrażam, jak dojechać, no szczelam do Brzezia z Metalchemu. To jest jedno miasto. Ile podróż będzie trwała? No to tak trochę się zlokujemy w, w, w sytuacji Warszawy. No więc, żeby to miasto funkcjonowało dobrze, naszej wielkości, bo my się nieznacznie zwiększymy, jeżeli chodzi o mieszkańców. 9 tysięcy czy 10, mm. jak to tam liczyć, ale skala powierzchniowa jest gigantyczna. No miasto to musi być, każdy musi mieć świadomość, że ja chcę jechać, muszę dojechać szybko. Jeżeli to podróż ma być trwać... Godzinę z jednego końca na drugi, lub więcej, to poczucia tożsamości jednej dzielnicy z drugą, to właściwie to nie będą, niby jesteśmy w jednym mieście, ale co ma wspólnego metalchem? Właśnie mówię z tym że... Wszystko pewnie się okaże w najbliższym albo w nieco dalszym czasie. A ja już dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Bogusław Mrukoty z Nowej Trybunału Polskiej. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.